Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Kasper, dzisiaj cieszycie się z kolejnych 3 punktów, ale bardzo ciężkie to było spotkanie. Pytanie, czy nie najtrudniejsze w tej rundzie, albo jedno z najtrudniejszych? Tak, możliwe, że to było jedno z najtrudniejszych spotkań. Zagłębie miało całkiem fajny pomysł na ten mecz. Ale to my wywozimy, znaczy punkty zostają u nas i to cieszy najbardziej, bo takie mecze też nieraz trzeba rozgrywać i najważniejsze, że jesteśmy drużyną i dajemy się wszystko, strzelamy bramki i wygrywamy to spotkanie. Też indywidualnie masz dzisiaj powody do radości, bo drugi twój gol w barwach Ruchu i drugi z takiego ostrego kąta, to jest ta twoja pozycja na boisku? Całkiem możliwe, że to właśnie ta pozycja. Cieszę się, że strzeliłem tą bramkę, bo w poprzednim spotkaniu miałem dogodną sytuację, której nie wykorzystałem. Mam nadzieję, że teraz to będzie dobry prognostyk na następne spotkania i teraz już te bramki będą wpadać częściej. Za tydzień kolejny hit, tym razem na tapecie Wisła Kraków. Już myślicie o tym spotkaniu? Jasne, no dzisiaj jeszcze i jutro regeneracja, a od następnych dni zaczyna się już misja Wisła i na tym meczu będziemy się skupiać i tam też chcemy pojechać po zwycięstwo.